Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej po meczu trzeciej ligi Betclic Gryf Słupsk, Gdańska Gdańsk, zakończonego remisem 1-1. Witamy pana trenera gości Dariusza Stasiuka i trenera gospodarzy Krzysztofa Milera. Poprosimy o wypowiedź pana Darka jako pierwszego. W przebiegu meczu nie jesteśmy do końca zadowoleni, ponieważ wydawało nam się po pierwszej połowie, że jesteśmy bliżsi zwycięstwa. Druga połowa się tak potoczyła, że to gry zostało dominujące. Chociaż w sytuacji kramkowej było po jednej, po drugiej stronie. Gryzmy jeden słupek, mieliśmy dwie poprzeczki. Także mecz walki, chciałbym pogratulować drużynie zaangażowania i chęci wyjścia stąd. To było nasze najgorsze spotkanie w tym sezonie. Tak naprawdę zagraliśmy najgorszy mecz. Nie wiem, co tutaj dużo mówić czy ukrywać. Wiemy o tym. Chcemy to nazwać po prostu po imieniu. Zagraliśmy słaby mecz. Pod każdym względem, tempo gry tak naprawdę, czy mieliśmy piłkę, czy nie mieliśmy, czy byliśmy na swojej połowie, czy na połowie przeciwnika, tak naprawdę było takie samo. Nie przyspieszyliśmy gdzieś po tym meczu z Lechem, bo znaczy naprawdę potrafiliśmy grać fajnie w piłkę, dzisiaj nam tego zabrakło. Ale taki jest sport, taka jest piłka nożna i gdzieś na tym najwyższym poziomie nie jesteśmy w stanie utrzymać, nie są w stanie utrzymać cały czas takiej dyspozycji. Tym bardziej będzie na poziomie trzecioligowym. Chłopaki na pewno nie mogę im zabrać tego, że nie walczyli, bo walczyli i chcieli ten mecz wygrać. Ale tak jak powiedziałem, zagraliśmy bardzo słaby mecz. Myślę, że remis jest w pełni zasłużony. Jak remis może być w pełni zasłużony, to na pewno Gdańsk postawiła tutaj trudne warunki, ale tutaj bardziej bym się doszukiwał tego, że my po prostu dzisiaj nie graliśmy tak w piłkę, jak potrafimy grać, ale do tego nazywamy to po imieniu i jesteśmy zdenerwowani, ale na pewno się nie poddamy i będziemy dalej walczyć. Rzeczy. To jest pierwszy problem, bo Gryf jest Benjaminkiem, wiadomo, miał pan niezyznany, jak to wygląda ten typu słupskiego Gryfa. Czy przetłumaczę taką decyzję? Oczywiście, jest wszystkie drużyny udostępniają swoje mecze na stronie, bo wiedzieliśmy, jak Gryf grał, wiedzieliśmy, że jest Benjaminkiem, ale też wzmocnił się, wyniki też świadczą o tym, że to jest dobra drużyna, także byśmy przygotowani na to, że dzisiaj będzie bardzo ciężki mecz. Coś pan zaskoczyło takiego, co innego podczas dzisiejszego meczu? Pozytywnie, negatywnie? Nie, raczej spodziewaliśmy się takiej gry. Wiedzieliśmy, nastawiliśmy się, wiedzieliśmy, co nas czeka, także raczej to nie było jakieś większe, nic powiedziałem. Pytanie to znaczy, że on jest słabszy mecz. A jakby pan porównał ten mecz dzisiejszy do tego ostatniego, co graliście z rezerwami Lecha Poznań. Też przez gry się nic nie działo, dopiero końcówkę rozstrzygnęła ten mecz. Tak, tylko że tamten mecz był zupełnie na innej intensywności, od początku do końca. Zupełnie piłkarsko był to mecz dużo lepszy i naprawdę tutaj tak odniosł się do słów trenera, że niczym nie zaskoczyliśmy, ale nie mieliśmy prawa zaskoczyć tak naprawdę w tym meczu nikogo. I nawet nie chcę porównywać tego z szacunku tutaj do przeciwnika, bo przeciwnik postawił naprawdę warunki po tych dwóch wysokich porażkach. Naprawdę widać, że tutaj zespół bardzo chciał i tego zaangażowania nie można im zabrać i naprawdę wielki ukłon do trenera i dla zawodników drużyny przyjaznej. No ale my nie patrzymy w tym momencie teraz na siebie, mamy obraz tamtego spotkania. Tego spotkania musimy wyciągnąć wnioski i przygotować następny mecz. Jeszcze mam pytanie jedno. Przed meczem nastąpiła zmiana muzyki na wejście piłkarzy na melodię znaną z filmu Titanic. Z czego to wynikało? Pewnie chodzi o sponsora? Nie, podpowiem tak, komitet.